No i też znaleźliśmy najtańsze bilety na jutro. Matko Boska, to ja ci coś do jedzenia muszę przyszykować. Pierwszym etapem było zdanie przeze mnie matury, po której to maturze są takie długie wakacje. Nie za bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. Nawet jak przyszedł mój przyjaciel z liceum, który spotkałem na imprezie i podzielił się ze mną planem, że za dwa dni jedzie do Londynu do pracy i z entuzjazmem zaproponowałem, że w takim razie się do niego przyłączę i pojadę z nim. I tak też zrobiliśmy. Pojechaliśmy autokarem do Londynu 25 godzin, gdzie spędziliśmy kilka miesięcy na różnych ciężkich pracach, w tym oczywiście na rikszy, co i zobaczcie w serialu, i możecie przeczytać w książce. Nie leci z was kto jutro na lądek? Młodemu transport spierdol. Co nie leci? No, ja jutro robię szybki Edynburg. No to go wyrzucę na M25 na ringu. To właściwie to już Londyn jest. No. Dziękuję bardzo. No i zegar sprawy. No. Dobra, zegar tyka, nie ma co. Wtedy jeszcze nie pisałem. Zacząłem pisać kilka lat później. Powstał Filmfanatyk. Ja zacząłem wtedy prowadzić fanpage na Facebooku i przybrałem pseudonim MalcolmXD. Powstała książka Emigracja. To była moja pierwsza książka. Ku zaskoczeniu wszystkich, w tym mnie. Poszło to znacznie szerzej. Ta książka się już bardzo dobrze, jak na moje standardy debiutanta, sprzedała. Jakiś czas później mój kolega podsunął tą książkę producentce i ona mi się spodobała i podła propozycja, żeby to zekranizować. I stanęło na tym, co jestem bardzo zadowolony, że ten serial zrobiliśmy z Kaltusem. Potem pół roku pracowałem nad scenariuszem z Łukaszem Kośnickim, który jest też reżyserem tego serialu. I potem skończyliśmy tak mniej więcej w kwietniu, maju 2022, a 1 sierpnia ruszyły zdjęcia. Zasad jest zasadniczo kilka, a jedna jest kluczowa. W Anglii nigdy pod żadnym pozorem i kategorycznie nie ufać i nie wierzyć żadnemu Polakowi. Myślę, że głównym uczuciem mi towarzyszącym jest zakłopotanie, że tyle poważnych osób pożytkuje swoją energię na to, żeby to przyłożyć na obraz, na właśnie na serial. To wszystko już dawno przekroczyło moje tak zwane najśmielsze wyobrażenia.